10 kultur przedsłowiańskich w Polsce. Odcinek bardzo ważny. Dlaczego? Ludzie piszą mi w komentarzach bzdury o wielkim imperium słowiańskim, że Słowianie byli na ziemiach polskich 6000 lat temu. Bzdury. Słowianie działali od VI wieku do XII wieku i byli prymitywni i słabi. W VI wieku wszelkie rozwinięte kultury opuściły Polskę, a na ich miejsce weszli silni demograficznie Słowianie i wszystkie te osiągnięcia, osady, groby itd. nie należą do Słowian, tylko do kultur starszych. I dziś 10 takich najważniejszych kultur przedsłowiańskich polskich Wam przedstawię. Jeśli kogoś interesuje przedsłowiańska historia Polski, ogólnie historia Polski przed Mieszkiem I, zapraszam na kanał Światowa Historia. Tam będzie bądź już jest odcinek na ten temat. Kultura Narwa, kultura subneolityczna strefy leśnej w swym najszerszym zasięgu zajmowała Obszar na południe od jeziora Ładoga do Rzeczy Górnej Dźwiny, Estonię, Litwę, Łotwę, obwód kaliningradzki, północną część Białorusi oraz skrajne północno-wschodnie rubieże Polski. Bardzo często spotykane są znaleziska typowo mezolityczne artefaktów związanych z rybołówstwem i polowaniami. Łodzie, wiosła, kościane narzędzia, łuki, włócznie, bumerangi, kopaczki, spławiki, które zachowały się na stanowiskach Torfowych. Nie rozpoznano osobnych cmentarzysk. Odkryto pochówki na terenie osad lub nawet domostw. Ludność tej kultury przechowywała głowy zmarłych w domach, co stwierdzono na stanowisku W. Zedmar. Ludność trudniła się zbieractwem, głowiectwem i rybołówstwem. Stwierdzono również uprawy zbóż. Kultura puchowska, kultura archeologiczna epoki żelaza, która istniała jakieś 300 lat przed naszą erą i wiązana jest z plemionami celtyckimi. Stanowiska kultury puchowskiej występowały w okresie lateńskim we wschodniej Słowacji i na terenie południowej Polski oraz północnej części Słowacji. Charakterystyczne wytwory kulturowe to ceramika tzw. Tak grafitowa, szklane bransolety, niespotykane dotąd narzędzia rolnicze i kowalskie, Osady ufortyfikowane w konstrukcji ziemno drewniano -kamiennej. W niektórych osadach, na przykład Liptowska Mara na Słowacji, znajdowały się miejsca kultu, gdzie składano ofiary. Niestety brak informacji na temat obrządku pogrzebowego. Ludność kultury puchowskiej prezentowała wysoki stopień rozwoju gospodarki, o którym świadczą chociażby lokalne emisje monet. Kultura jastorska jest kulturą wczesnej epoki żelaza z okresu przedrzymskiego. Omawiana jednostka kulturowa została wydzielona ze względu na zanik poprzednich stanowisk związanych z kulturą nordyjską i powiązanie się nowych form, z których najbardziej charakterystyczne są duże stanowiska związane z cmentarzami. Osady otwarte w skupiskach oddzielonych obszarami pustek przypuszcza się, że granicami były rzeki, bagna i lasy. Ośrodki kultury zostały odkryte na terenach bagiennych. Przejawiają się one w składanych ofiarach z Ludzi. Możliwa jest także interpretacja, że karano w ten sposób przestępców. Ponadto wiadomo, że palone ogniska, były drewniane pomosty, czy też wysokie drewniane figury, a także ofiary składane w naczyniach glinianych z resztkami pożywienia lub z przedmiotami metalowymi, najczęściej są to naszyjniki. Kultura kurchanów bałtyjskich archeologiczna kultura kurchanowa epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, rozwijająca się od okresu halsztackiego do późnego okresu latenickiego na terenach północnego Mazowsza, Warmii Masur i Sambi. Na całym obszarze występowania kultury stosowano ciałopalny obrządek pogrzebowy. Konstrukcja kurchanu obejmowała jeden, dwa lub trzy wieńce kamieni ograniczające jego zasięg na Mazowszu panowała tradycja rozległych cmentarzy kurhanowych, złożonych z nasypów kamiennych o formach owalnych. Kultura knowiska, kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu. Jest ona silnie powiązana z kręgiem kultur pól popielnicowych. Osady kultury knowiskiej miały charakter otwarty, chociaż przypuszcza się, że pod koniec istnienia omawianej jednostki taksonomicznej pojawiły się osiedla obronne. Osady lokowane były w pobliżu rzek i innych zbiorników wodnych. Budynki naziemne były wznoszone w konstrukcji słupowej, swarzy sztitarskiej, zaś znane są również duże półziemianki. Poza tym na osiedlach kultury knowiskiej występowało dużo kolistych lub owalnych jam. W kulturze knowiskiej znane są dwa obiekty, które przez badaczy zostały określone jako... Jako mające pełnić funkcję kultową, obydwa znajdują się na terenie dzisiejszych Czech. Kultura niemieńska, kultura archeologiczna powstała w okresie Mezolitu, w siódmym tysiącleciu przed naszą erą na terenach zachodniej Białorusi, południowej Litwy i Mazur. Neolityczna kultura niemieńska należy do kręgu kultur z ceramiką grzybkowodołkową. Charakteryzowała ją gospodarka myśliwsko-rybacko-zbieracka. Tylko w najpóźniejszych zespołach na terenie Białorusi stwierdzono ślady hodowli bydła, świni i konia. Kultura pucharów lejkowatych, jedna z kultur neolitu z kręgu kultur naddunajskich występująca w Europie między 3700 rokiem a 1900 rokiem, przed naszą erą oczywiście na terenach Jutlandii, Szwecji, Niemiec, Holandii. Polski oraz części wołynia i Podola powstała na terenie kujaw pod wpływem oddziaływania kultury Lenydzialskiej na lokalne podłoże mezolityczne. Nazwa pochodzi od charakterystycznego kształtu formy naczynia z brzuszcem banistym i szeroko rozchylonym kołnierzem. Kultura amforkulisty, kultura neolityczna występująca w latach 3100-2600 przed naszą erą w dorzeczu Łaby w Polsce, Mołdawii, na Wołyniu i. Podolu. Dotychczas odnalezione osady tej kultury charakteryzowały się małą liczbą domów o konstrukcji słupowej, zbudowanych na planie nieregularnego czworokąta, czasami również w formie ziemianki. Ponieważ wiadomo, że umieszczany na garnkach znak swastyki był symbolem słońca i dobra, oznacza to, że te znaki są pierwszymi znakami pisanymi na obecnych ziemiach polskich. Kultura Łóżycka. Kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza występująca głównie na ziemiach polskich oraz przyległych do nich obszarów w innych państwach, m.in. Czechach, Słowacji, Ukrainie czy Niemczech. Należy do kręgu kultur półpopielnicowych. Na podstawie grobów z wielkich cmentarzysk poznano strukturę wiekową chowanych osób. Dominowały trzy grupy dzieci do szóstego miesiąca życia, ludzie młodzi w wieku 15-20 lat oraz ludzie dojrzali w wieku 25-30. 35 lat. Obliczona średnia długości życia ludności kultury łużyckiej wynosi około 20 lat, co spowodowane jest dużą śmiertelnością wśród dzieci. Społeczności omawianej kultury były raczej egalitarne czego dowodem jest bardzo mała ilość grobów wyróżniających się pod względem wyposażenia. Kultura lateńska. Kultura lateńska wykrystalizowała się na miejscowym podłożu kultury halsztackiej pod wpływem kultury celtyckiej. Z opisów starożytnych znamy trzech głównych bogów celtyckich, w których czczono. Właśnie na terenach kultury lateńskiej rolnictwo celtyckie wykazywało wysoki poziom zaawansowania. Stosowano koski, półkoski, żniwiarki dwukołowe, kompleksy pól uprawianych z granicami w postaci wałów kamiennoziemnych. Celtowie znali pismo, z którym zetknęli się w czasie kontaktu z Grekami i Rzymianami. Używali go sporadycznie m.in. na monetach, ale druidzi zabraniali zapisywania jakichkolwiek wiadomości o ich wierzeniach historii czy tradycji. Prawdopodobnie bali się, że inne kultury nauczą się tego od nich, a przez co będą znać ich słabe punkty. Wszystkie opisy pochodzą od obcych, którzy często byli uprzedzeni do celtów lub byli ich wrogami, jak na przykład Juliusz Cezar. Znając całą historię kultur przedsłowiańskich czy kultur przed mieszkiem I na ziemiach polskich. Można śmiało wywnioskować, że Polacy wcale nie są potomkami Wikingów, zaś są potomkami Słowian i Celtów. Jesteśmy właściwie mieszanką tych dwóch kultur, bo na przykład tacy Rosjanie pochodzą bezpośrednio od Słowian. U nas te kultury się wymieszały. Dokładnie opowiadam o tym na kanale Światowa Historia. Jak mówiłem, nie wiem, czy ten odcinek wszedł już, czy jeszcze nie, bo nie wiem, kiedy ten odcinek opublikuję, kiedy mi się uda go zrobić. Ale na pewno taki odcinek będzie na kanale Światowa Historia. Także tam Was zapraszam, bo poznacie historię od powstania. Człowieka, aż do objęcia władzy przez Mieszka I. Opowiem o wszystkich kulturach, kultura po kulturze. Opowiem o ruchach ludów słowiańskich, i niestety jest to prehistoria polskich. Przedmiot taki jest obecny na studiach. Jest to przedmiot wyjątkowo nudny i ciągnący się, także zdaję sobie sprawę, że odcinek ten będzie wyjątkowo nudny i długi, ale są to rzeczy ważne, które myślę każdy powinien wiedzieć, żeby nie tworzyć w swojej głowie takich głupich teorii, jak jakieś wielkie imperium lechi czy jakieś Jakiś tam starożytny Lechistan, który zdominował Europę. No nie, to są bzdury, przecież historia Polski przed Mieszkiem I jest dobrze znana i wiadomo jak to było. Także mam nadzieję, że wszystko będzie jasne. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejny odcinek i trzymajcie się. Cześć!